Witamy Was serdecznie w nowym vlogu. Tym razem witamy Was z okolic Czech. A dokładnie z niedalekiej okolicy Górek Wielkich. Taki mamy widok. Jadąc w stronę Ogrodzieńca, który już jest tutaj za rogiem, trafiliśmy na taki zajazd z jakimiś skałami. Idziemy sobie zobaczyć. Bardzo duży tu jest ruch. Dużo osób wchodzi tam na górę. Więc i my zobaczymy, co się tam kryje. Dzieci przy okazji się wylatają. Chodźcie! Zostawcie łapkę górę! Nasz Szymon wciągnął się już w YouTube'owanie, widzicie? Napędza nam subskrybentów, napędza nam lajki. O, już pierwsza gleba zaliczona, ale otrzepane wyższe ręce. O tak. O, nawet jak się fajnie prezentuje ten nasz ferdek na tle takiego krajobrazu. Chciałam puścić drona, ale wiało strasznie, a teraz przestało. Byłaby możliwość puszczenia go. Mama, dlatego no cóż, teraz już idziemy do góry. No bo kotku, kwestia erozji i tak dalej, kiedyś ci mam wyjaśni. Bo pani na górze. Zuzia, chodź. Chodź, Zuzulka. O tak, wspinaj się. No. Rączka? Nie? No to siama, leć. Ty, Zocho, za samocho. Trochę spacerku przed nocą się nam przyda. Zrobiliśmy dzisiaj trochę kilometrów. To akurat się przespacerujemy. Szymonku, stój, nie podchodź gdzie tam na brzegi. Stoimy i podziwiamy. Hej, będzie na skambel. Widzisz? Tak. Daleko? Tak. Ale też mokre. Ale malowniczo, naprawdę. Dzieciaki się wyrwały z Kamilem do przodu. Super miejsce na jakiś piknik. O, tutaj sobie rozłożyć kocyk i taki widoczek. Miejsce nas zaskoczyło urodą, a teraz wsiadamy do kampera i pod zamek. Zamek jest gdzieś w tamtych okolicach. Podejrzewam, że już bliziutko. Może trochę skłamałam, może to nie tamte okolice, tylko tamte okolice, bo widzę, że droga leci w tamtą stronę. Niedzielny poranek i jak wiadomo, my na wyjeździe zawsze kogoś do siebie ściągniemy i tym razem nie mogło zabraknąć. Wilczkowe były w pobliżu, także jesteśmy wspólnie. Będziemy wspólnie zwiedzać zamek. Stanęliśmy nieopodal zamku. Zamek jest tam, z tamtej strony. Ale tam niestety ktoś stanął samochodem i nie mogliśmy podjechać na taki parking, który jest tam w Park Fortnite, gdzie można stanąć za darmo na nockę. Ktoś sobie stanął na środku drogi polnej. A kamperem tak troszkę ciężko przez pola. Więc znaleźliśmy inny, też w aplikacji Camp Fortnite. Taki zajazd. Jak na noc. Ok, chociaż chcieliśmy się obudzić z widokiem na zamek. Nie źle, cisza, spokój. W nocy bardzo cicho, nic się tu nie dzieje, nikt tu nie jeździ. Więc jeśli chodzi o jedną nockę, to polecam. Zjemy śniadanko. I wybieramy się na zamek. Chyba jest od 10 nawet, więc nie będziemy przesadzać. U wilczków jest mały, 4-miesięczny bobas, także na pewno w nocy daje popalić. Muszą odespać trochę. Miejsce spokojnie. Kurczę, jeszcze by się tu zmieściło z 4-5 kamperów i jeden zestaw jeszcze. Także jakbyście jechali ekipą i zastanawiali się, gdzie możecie stanąć na szybką nockę. Miejsce idealne.
wieczkowe też szukają kampera, chcą zmienić przyczepę na bardziej kamperowy zestaw. No wygodniej z takimi dzieciakami jak nasze. Nasze ogólnie wstały o 6. Nie pozwoliły pospać. O, a teraz jedzie pierwszy od dawien dawna samochód, który tędy przejeżdża. No i chyba nawet tutaj staje sobie na odpoczynek, więc chyba, że może zbierają tutaj jakieś rzeczy. Nie wiem, potem z pudełkami, z wiadrami się szykuje. Może coś ktoś tu zbiera, chociaż grzyby to raczej wrzesień, październik. A jagody? Chyba jeszcze nie. Jedzie na twór. A jeszcze nie, bo jeszcze jest za wcześnie. Jedzie na twór. No nie. Jedzie na twór. Ci. Ci, którzy piszą nam często w komentarzach, że mamy takie grzeszne dzieci, to zobaczcie, wcale tak nie jest. O, księżna stwierdziła, że idzie na dwór, wyrzuciła pół zaplecza z kampera. Gdzie idziesz? Na twór. A kto ci pozwolił? Siemek. Ale kto ci pozwolił iść na dwór? Siemek. Szymek ci pozwolił? Tak. Skandal. Dużo pszczół tutaj jest. Atakują nam naklejki kampera. Nie wolno iść po drodze bez rączki. Chyba jednak nie na grzyby, ale na jakieś spinaczki, bo mają uprzęże i kaski. Trochę się pomyliłam z oceną sytuacji. A tupnęłam na twój cień. Tupnęłaś na mój cień? Tak. O nie, nie tupaj po mnie. Nie tupaj po mnie, bo mnie boli. Ałaj. Chodź, idziemy zobaczyć samolot, jak się kręci. Może produkuje z wiatru prąd? Chodź, zobaczymy tutaj. Dalej idziemy. Dalej idziemy. No, zobacz. Moja prywatna domowa pogodynka powiedziała, że dzisiaj ma być bardzo gorąco. A wczoraj też miało być bardzo gorąco, około 20-26 stopni. Tylko pominęła fakt, że deszcz padał. Wilczki też chcą kupić kampera. No ale nie dziwię się, przy trójce dzieci kamper jednak jest wygodniejszy. O, proszę bardzo, i wstali. Mocna kawa, idziemy na zamek. Najpierw śniadanie, dzień dobry. Najpierw śniadanie. Z kotem kreskowym. Tak. Tematycznie, bo i my mamy kota dzisiaj. Duzia, co się mówi? Jest to pilna. Dobra, mamy... Nie ma. Poczekajcie, muszę włosy poprawić. Po włosy. Będziemy mieli odcinek specjalny pod tytułem Jak mistrz poszukiwania kampera ocenia naszego fertka. Uwaga, Tomek obejrzał już ile kamperów? No, jest 12 na żywo, a reszta w internecie była oglądana. I żadnego w internecie już tak, była odrzucana. Żadnego nie kupił, wszystkie intensywnie odrzuca. Żona tutaj stwierdza, że po prostu chce jej zrobić na złość i nie chce kupić kampera. Nie, po prostu nie chce kupić trupa, a wszyscy sprzedają takie trupy, że się w głowie nie mieć. Sprawdzimy, jak wygląda nasz fertek. I teraz wam powiem tak, że jeśli wypadnie dobrze, to wam pokażemy pewnie to, a jeśli wypadnie źle, to na pewno nie zobaczycie tego fragmentu. No, powiem wam, że tłok tutaj jest niemiłosierny. Parkingów jest masa. Na każdym parkingu brak wolnych miejsc. Stanęliśmy sobie tam troszkę wyżej. Stwierdziliśmy, że mamy laptopy i tak dalej, więc staniemy na parkingu. Parking kosztuje 20 zł. Nie wywezli mi tu czasu, więc nie wiem jak... Podnoś nóżki do góry. Nie wiem jak w sytuacji, kiedy na przykład ktoś by chciał zostać na noc. Bo dwie dyszki, jakby tak mu pozostać na noc, wcale nie jest jakoś dużo. A teraz idziemy na zameczek. Patrzcie, jak mój Kamil jest pomocny. Milionów się nie dorobisz. Karina nie widzi nic w bankomacie. O, zaszło słońce, to już chyba nie musisz. Nic nie widzę. To se ten kożuch naciągnij i się przytul do tego. Takie są problemy współczesnego świata, że się z bankomatu pieniędzy nie można wypłacić. Kupić mi takie balony. Tak, kupię ci. A to też? Też. No, jesteśmy przed bramką. Pod góreczkę trochę. Komercjalizacja miejsca robi wrażenie. Może jaka
Jak już człowiek dojdzie do tego miejsca z dziećmi, to jest naprawdę szczęśliwy. I jeszcze ma pieniądze. Tak. Po drodze jest tyle pokus, a dzieci tylko krzyczą, to jeszcze, i to mi kup, i to jeszcze. Zapłaciliśmy 57 zł, za tego kawalera 15 i za nas po 21. Do przeżycia. Do przeżycia, 57 zł. Nie, a. Idźcie na pięć. Nie, można namawiać do złego. Za moją osobą mnisi ustawiam degustację czego? Miodu pitnego. No to przecież miód to nie jest alkohol, to jest miód, który się zważył. No idź. Spróbuj, ziemniaki zobaczysz. To też nie wimper, nie? Tak, ziemniaki to warzywa. Idź. Nie. Nie, głowa mnie boli już, nie. Co właśnie ci przejdzie? Powiedz, że ty chcesz taki na ból głowy, żeby był. Na jedną rękę. Byliśmy tu bardzo dawno temu, na tacyklami. Tak? W czasach kawalerskich żona byliśmy tu jeszcze. No. O, jest wujek, tak? No, ten wypuchował. Siedział tam na ławeczkach. O kurde, nie wiem czy wspominałam, ale mam lęk wysokości, ale to pokazana była strzałka, żeby tu skręcić. Pokazana na górę? No nie wiem, czy może tutaj. A bo to jest kolejne. No to może schodzą. Nie, ja tam nie wejdę. No dawaj, już jesteś. Nie, nie jest ma jednokierunkowa. Szans. Jednokierunkowa jest. Uwa, Kamil, nie. Coś, to powolutku, kroczek za kroczkiem. Trzymaj ją, ja będę cię nagrywał. A, to jest tylko taki taras. Czekaj, tu możesz zobaczyć dziedziniec, tata cię będzie trzymał. Co to? O. Co tu jest? Dziedziniec. Tak jest. Bo to jest podejście. O. To jest park. Tam jest park zabaw jakiś, tak jest. Idziemy tam? Pewnie tak. Zamek. Od środka, tak pierwsze piętro. I tak, a tam pójdziemy? Tak. A tam pójdziemy. Tak, pójdziemy zaraz. O, jaki komin, coś się tam będzie. Ej, pójdź. A skąd ten tym? Te schody nie napawiają mnie zbytnim optymizmem i chęcią dalszego zwiedzania tego zamku. A już nie ma schodów dużo. Patrz, ile tam jest schodów. Tam są w dół, żeby zejść. Katastrofa. Kolejne schody. Tu na szczęście króciutkie. Dwa zawijaski. Bo to jest kuchnia pod spodem, dlatego jest komin. Jest napisane kuchnia kurna. I do góry idziemy. I już jesteśmy. To jest widok na ogród. Co? Widok na ogród. Wujek dzielnie z Zuchem małym spacerują. A mama niedzielna? Mama to jest mega dzielna, w domu dostanie niespodziankę wieczorem. Ale nie chcę takiej. Nie chcę ci takiej? Nie, stanowczo nie, nie, no, stanowczo nie chcę takiej niespodzianki. Wujka ci nie damy, no coś ty. Nie? Tej niespodzianki, którą wujek na rękach trzyma. Bo mama jest dzielna i chce udowodnić, że chce zapracować na niespodziankę wieczorem. Podasz byle co i bym zawiedziona? Proszę cię. Jakbyś nie wiedziała, co cię czeka, to byś tak się nie cieszyła. O, coraz wyżej. Idziemy na basztę. Pyk. I zasuwamy na basztę. Dobrze, że nie poszłaś, ale tam była taka pani jak ty, co też już stała, powiedziała, że dalej nie idzie. A, czyli więc... nie jestem jedyna. Nie jesteś jedyna, kotku. No każdy ma jakieś, wiesz, oczywiście. Nie może być no, udało ci się, że mnie masz, więcej szczęścia nie potrzebujesz. Mało mieli tych skazanców więziennych, skoro w takiej wieży, nie? Chyba, że to było na zasadzie wchodź, wyrzucali go na dół i następny. Jestem ze szkielem. Dobrze, sen, później. Przejścia czy nie? Nie. Tak. Tak, zakaz przejścia, no. Przecina! Dotarłam aż do tego momentu dwa razy. Będą dwie nagrody. No nie, no tu był... Tu się nabijało kule od przodu. Tu wystawał ląd.
i się podpalało i to było pff. No, trzeba było przycelować. Tak. Jesteśmy dokładnie w... Zaraz. W tym miejscu. Na dziesiątce. Na dziesiąteczce jesteśmy. Dobra. Teraz sobie zejdziemy w dół, przejdziemy tutaj po schodach górą i wyjdziemy tak, jak już zeszliśmy, bo nasz... Przewodnik. Przewodnik kamy poprowadził. Zobaczcie, jakie okna w kształcie klucza. No bo tam też były niegrzeczne dzieci, był blok. To są właśnie te loki. Jak będziesz niegrzeczna, to się tu zostawimy. Co? Nie? Mój mąż był świetnym przewodnikiem. Żadne dziecko z przedszkola i ze szkoły nie chciałoby z nim podróżować. Nie płacz. To nikt cię nie słyszy, bo to jest piwnica. Weź, będzie miała traumę. Wychyl się. Przecież ty nie wypadniesz przez to. Czemu nie wypadł, to i ty nie wypadniesz. Patrzcie, to się nazywa wredność poziom master, no. Patrz, tutaj masz źle. Takie mieli dziury. Wciskaj się. Nie zawsze, najbardziej w takich miejscach interesują miejsca, które są zamknięte. Na przykład tak jak te drzwi. Ciekawe, co tam dalsza część zamku skrywa. To są dyby, synku. Tu się o. Mama wkłada rękę i głowę i się dyby zapuszcza. O, uwaga. Nawet nie było. Nie było tak niewygodnie. A tu się tnie głowę. Ciach. Ciach. Piło? Tak. Dobra, podnoś. Zgrabne to jest się na co patrzeć. Mówię, że zgrabny, to chociaż się jest na co popatrzeć. O matko. Cudowne schody. Może jak z wami pogadam, to nie będę myśleć o tym, co jest pode mną. Jeszcze drewniane. Jak byłam tutaj 8 lat temu, to była ta sama konstrukcja. Zuzia dzielnie walczy tylko dlatego, że zabieramy ją na plac zabaw po zwiedzaniu zamku. No już do wyjścia trzeba iść. Jaka kolejka. Do wyjścia idź. No już za chwilkę idziemy. A Zuzia już chce na plac zabaw. Tam zamek. Zamek to jest etap przejściowy w drodze do placu zabaw. Czekaj. Tak, to jest droga na plac zabaw. Dlaczego loch jest dla dzieci, które się nie słuchały rodziców? Kamil, zniszczyłeś psychikę naszego dziecka. No bo kotku, tam były takie bardzo niegrzeczne dzieci, ale ty jesteś grzeczna. Jeszcze się śmieje, no. Bardzo grzeczna jest. Jestem bardzo grzeczna. Tak jest. Z tego miejsca pozdrawiamy Monię. Monia, wiem, że oglądałaś z tego miejsca ślub od pierwszego wejrzenia. Czy jakoś tak? Także jestem w tym miejscu i pozdrawiam cię stąd. Jaka Monia? Z jakiego ślub? No Monia, moja z pracy. A. Na torze saneczkowym jedziemy się przejechać z dziećmi. Dzieciaki plus opiekunowie, 12 zł, jeden zjazd.
Jesteśmy już po zjeździe słoneczkowej. Wzięliśmy ulotkę. Park miniatur. A w sumie to sobie zobaczcie. Zatrzymajcie, jakbyście chcieli tak zobaczyć. Na rok można kupić na 299 zł. Na jedną osobę, jakby ktoś częściej tutaj przyjeżdżał. Jak cię podobał spacer po zamku? Spoko, aczkolwiek nie wiem, wydawał się, że jest większy ten zamek. Bardzo szybko go można obejść. No nie? No, dość ekspresowym tempie go przeszło. No nawet my to przeszliśmy prawie półtora razy. Z wami się już będziemy stąd żegnać. Z pięknej pogody, trochę słonka wyszło, mieliśmy nawet dzisiaj ciepło. A więc żegnamy się z ogrodzieńca. Machamy. I papa. Pomachaj. Na lądź. To już jest moment, kiedy Zuzia niedługo pachnie spać. A więc, tak jak mówię, żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnych odcinkach. Thank you.